Osoby, które w ostatnią niedzielę po mszy świętej o godzinie 13 nie opuściły kościoła parafii świętego Jana Kantego, były świadkami niezwykłego wydarzenia. Świadectwo swojej wiary dał niepełnosprawny poeta Zenon Faszyński. 37 lat temu miał on wypadek samochodowy, w wyniku którego doznał złamania kręgu szyjnego i urazu rdzenia kręgosłupa. Od tamtego czasu jest sparaliżowany. Porusza tylko głową i jedną ręką. Jak sam o sobie mówi, nie czuje chłodu, nie czuje ciepła, nie czuje dotyku, nie czuje bólu. Przyjechaliśmy, aby dać świadectwo, jak tu przed kościołem ktoś napisał, chyba złośliwie, Bóg umarł, a ktoś inny napisał, ale zmartwychwstał. No właśnie, jesteśmy tu po to, aby dać taki żywy przykład, że jeden i drugi napis jest prawdziwy. Autentycznie, Bóg umarł. Za nas i dla nas, ale i dla nas zmartwychwstał. I my przez to, że uwierzyliśmy, ukazujemy to Jego miłość zmartwychwstania dla człowieka. Takie jest też przesłanie poezji Zenona Faszyńskiego, za którą zdobywał nagrody na ponad 20 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach literackich. Główny cel to jednak integracja dziś słabo rozumiejących się środowisk osób pełno- i niepełnosprawnych. Temu drugiemu chcę pokazać, że cierpienie może mieć głębszy sens. Człowiek może stracić zdrowie, ale nie powinien stracić wiary w drugiego człowieka. Zenon Faszyński ma to szczęście, że otaczają go osoby, na które może liczyć. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się brat poety Ireneusz. Jest on w 100% sprawny fizycznie, ale jego rozwój umysłowy zatrzymał się na etapie kilkuletniego dziecka. On ma ręce, nogi, ja mam głowę i tutaj w tym Bożym planie miłości stanowimy taką jedną całość. To jest w ogóle niepojęte. Mój brat, tak nieładnie mówiąc, dla świata głupi, ma ogromną miłość. Ja nie jestem w stanie mu się za to odpłacić, co on przy mnie robi. Grono najbliższych przyjaciół poety dopełniają jeszcze 3 osoby. Wszystkie one towarzyszą mu zarówno podczas świeckich spotkań z czytelnikami, jak i momentów, kiedy daje świadectwa wiary. Podczas spotkania z mieszkańcami Legionowa Zenon Faszyński mówił o swoim życiu przed wypadkiem, o swoim kalectwie, o tym, jak odkrył wiarę, a co za tym idzie także szczęście w życiu oraz jak wiele zawdzięcza otaczającym go ludziom. Jego wypowiedzi były przeplatane wierszami, które czytała przyjaciółka poety Iwona Sienicka. Biały sufit, biała pościel, śnieżno-biały kitel siostry Oli. Jak to się stało? Usłyszałem z oddali. A co się stało? Gdzie ja jestem? Pamiętam, że padał gęsty śnieg. Pierwszy tej zimy nie dawał wytchnienia wycieraczkom. Na łuku koła nie posłuchały kierowcy. I to wszystko. Moje życie nadal nie jest wolne od cierpienia, bólu, ale przez wiarę to moje życie jest piękne. Mało piękne. Ono jest przepiękne. Do Legionowa poeta ze swym przesłaniem przyjechał dzięki staraniom mieszkanki miasta Anny Miller. Przede wszystkim to chciałam księdzu proboszczowi i parafii Jana Kantego, Lucjanowi Szczęśniakowi, bardzo serdecznie podziękować za gościnność, za zaproszenie do naszej parafii, do Legionowa. Chciałam podziękować gościom pomimo trudów, bo dla nich to jest bardzo trudno przyjechać z Łomży, bo jest niepełnosprawny, sam zresztą by się nie poruszył, więc jesteśmy bardzo im wdzięczni, że nas odwiedzili i jestem wdzięczna telewizji, która chciałabym, żeby pokazała właśnie społeczeństwu w Legionowie chociaż migaweczkę. Bo organizatorka niedzielnego spotkania chciałaby, aby poeta jeszcze raz przyjechał do Legionowa, tym razem na świeckie spotkanie. Jeśli dojdzie ono do skutku, na pewno warto się na nim pojawić.